Dobra. Nie, nie kontynuuj, halo. Nie chcę kontynuować tej gry. Pamiętam, że mi się bawił i nawet nie czytałem, co się tam dzieje. Nie chcę. Nie chcę. Gdzie tu jest wyjście? Nawet nie wiem, co tu się dzieje. I co, jak tam się robi. Stan gry, wyjdź. O, tak. Start, fajno. Nowa gra. Chcę kontynuować, tak. Poziom trudności normalny. Ja raz za kiedy będę zerkał na czat. Niestety tutaj mam problem, żeby czat oglądać, ale na razie widzę, że nikt nic nie pisze. Since the dawn of time, the armies of heaven and hell have waged an endless war. Drawn to the conflict was the Charred Council, an entity bound by ancient laws to preserve order and balance. It held that any great power, unchecked, threatened the very fabric of the universe. In time, heaven and hell came to honor the council and its laws, for none were beyond the swift and terrible justice of the council's enforcers, a fearsome brotherhood known as the Four Horsemen. Amid the turmoil, the first humans emerged. The council foretold that these weak but cunning creatures would someday be integral to the balance. Thus, a third kingdom was named, the Kingdom of Man. By order of the council, a truce was forged between heaven and hell. The great pact was bound by seven seals, to be broken at the appointed time, when man's kingdom stood ready for the end war. A battle that would bring balance and determine the ultimate fate of the three kingdoms. Za bardzo nie widzę, co się tam na ekranie dzieje. Tak jak jest zrzutki. O, teraz widzę. Lecimy helikopterem. Coś leci. Czegoś dużo leci. Meteority! Nie! Tam się coś napierdalało. Poza tym, że grałem w gierkę jakąś godzinkę, to z tej gry nic nie wiem, ponieważ wszystko skipowałem i nawet nie patrzyłem, tylko chciałem się ponapierdalać. Anioł i demon. Mieli rozejm zawarty niby. I to my, jeden z jeźdźców. Jest ich czterech. To jest pierwszy. Drugi już wyszedł. Trzeci wychodzi w 2018 roku. A czwarty pewnie gdzieś w 2022. Pewnie z 4 lata później. Dobra, teraz tu się skacze. Tu się napierdala. Dobra, wprowadzić cios, spoko.
wcześniej lewy trigger. Aha, żeby się za... A, czyli B jest... A, czyli na samym początku z B nie mogę nic zrobić, tylko dopiero na Y coś robię? Nie, tylko na X się mogę napierdalać. Wiecie co, ja sobie zatrzymam na chwilkę grę. Raz zobaczę czat, na czacie nic nowego nie ma. Ale bym sobie program włączył do lekko ściszania gry, kiedy je będę mówił. Tu nie muszę nic dodawać, ale tu dodam sobie Darksidersa, którego ściszy mi tak do tylu procent. O, wystartuje, to mi będzie go od razu blokować. Przy okazji będzie ciszej, kiedy ja będę mówił. Lewy bumper, prawy trigger, by się w chaosu. Uciulu! Jeśli jakoś te robić, uniki. Fajnie, jebło. Ale ja bym chciał więcej HP. Mogę coś ludzi zjadać. Zostawcie ludzi, oni są moi. To są moje HP. Cześć, policjaj. Fajny ten stwór. A, tu na Y dopiero mam ten. Dobra, coś tu jeszcze na tych przyciskach jest? Nic więcej. To jest jakiś klejnot. Mógłby jakoś rozpizdywać? Nie. Wiem, że z reguły w takich gierkach coś tutaj jest poukrywane po bokach. W dwójce akurat warto eksplorować. Nie wiem, czy w jedynce. Co to za gulem? Został dość rozjebany i pewnie ja z tym gulumem będę teraz walczył. Teraz się z wami mam napierdalać. A jak zrobię raz, dwa i Y, to pierdolnie tak samo. Ja, o, ale z takim czymś... Raz, dwa, boom i boom. Ty nie wiem, czy ja jestem w końcu złym, dobrym, czy ciulwiekim. Bo i się nakurwiam z demonami, i się nakurwiam z tymi angelsami. O, zmieniłem się. O, podjebał mi życie. Pewnie później jakieś kombosy dostanę. A z ludźmi coś tu mogę w ogóle robić? Halo, cześć ludzi. Jebło! Z ludzi mogę... O, ciulu. Nie ulegniesz? Dla mnie jesteś cięższym przeciwnikiem niż takie paściarze. Mogę... A, mogę już na tutaj szarżować, fajno.
Dobra, ubetnę ci skrzydełka. Jeszcze ktoś. Coś mi się to nie podoba. Po tym się będę mógł wspinać. O tak. Wow! Czyli jak przytrzymam, to się robi co innego. Raz, dwa, trzy, cztery jest pierdolnięcia. Raz, dwa, trzy. I z przytrzymaniem jest? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, już kminiemy. Już powoli zaczynam to rozumieć. Skoczyć. Tu nie jest też taki jakiś nie wiadomo jaki wielki ten gościu. Kociul! A ja już chciałem w niego szarżować, żeby go zabić. Trzeba przemieszczać się po kablach, dobre. Możesz się tu łapać krawędzi? Nie. Przynajmniej jedna rzecz... A, tego kabla chyba. Standardowo odcina nam drogę do powrotu. Można zaskoczyć na spokojnie. I czegoś nie ma? Nie. Ciśnij prawy prawy bumper. Prawy bumper? To jest to? Chyba tak. Nie wiem od czego tu się HP dostaje, ale tu też mogę skakać na tych. No a też mogę skakać, to nie wiem o co im chodziło. Już gdzieś bym się chciał dowiedzieć, jak tu można HP zregenerować. Nie za mało was?
No, kiedy ich się robi dużo więcej, to tak trochę ciężko jest przeżyć. Helikopter. Chciałeś mnie zabić, czy co? Przynajmniej na mapie mi pokazuje, hej, mam iść. Tu? Aha, tu. Aby wycelować, czekaj, o, teraz jebnąć? Mogę tym rzucić jakoś. Powiedzcie, jak tym kurestwem rzucić? Tak tym kurestwem rzucić, dawać mi samochód. No, przynajmniej już wiemy, jak rzucać samochodami. To jest... nachuj mi taki wielki tutaj. Co we mnie, ej? Lawa. Aha, takie buty. Dobra, coraz bardziej zaczynam ogarniać tę grę. Coraz bardziej. Jeep. Coś się stanęło? Ktoś mi przyjdzie pomóc? Albo wyspierdolicie? U, jakiś lepszy angel. Tu będzie boss. Czemu oni nie odlecą? Matoły. Impossible. Abaddon. What is this? Where are my brothers? This cannot be. The final seal. My lord! How did this happen? The seventh seal was not broken! Abaddon! Sure, go zjadło. What in heaven's name have you done? I answer the call. Czyli to jest mój boss.
jak to teraz królestwo zabić? Powie mi to ktoś. Łap na pysk. Ociulu. Złoty. Łap na ryj. Łap w pysk i nie krzycz mi tu. Co się będziesz kurwiał? A ja nie chciałem szarży. Co ty mi robisz? Mate, co ty mi robisz? Dobra, ludzie. Mi dzwoni minutnik. Ja muszę na sekundkę ze dwóch, zaraz przeczytam. Coś pisaliście? Dobra, teraz zobaczymy, czy coś pisaliście. Witam cię ponownie, Kiwi. A spoko. Wróciłem sobie makaron do gotowania. Się tam gotuję na małym ogniu. To gram. Chyba przynajmniej staram się grać. Ale mi się wydaje, że się muzyki podgłośniły. Nie, jednak nie. Dobra. A mogę ci przyjebać pyska. A, dobra, czyli już nie mogę ci przyjebać pyska. Program Darksiders przestał działać. Fajnie. Fajnie wciul. Dobra, dawaj, nie gadaj. Mam nadzieję, że widzicie. Widzicie? Nie widzicie? Władowało się? Ta, władowało się. Kontynuuj, lecimy dalej. Albo od nowa. Mogę to pominąć? Już to widziałem. No, dziękuję. Lewy trigger. Dobra. No dobra, ale czemu to jest takie głośne, kurestwo? Coś mi się chyba program tamten zmienił. Ta, standardowo się zmienia. To delayed, dobra. No, teraz się będzie przyciszać, kiedy ja będę gadał. A dawaj ten samochód. Ła! To bolało. Łapaj. Nie rycz, tak bym nie drażnisz, Mendo. Mendo społeczna. Chyba teraz będę mógł ci, wiem, że w pysk przyjechać zaraz. Ała! Nie męcz mi tutaj. No nie, zdziło ci się już walenie tak tym wszystkim. Łapaj samochód. Nie zdrażniłem. No fajnie, przymknij się. Zaś będziesz mnie podnosił. Ostałeś po mordzie, to powinno się teraz być cicho.
No dawaj, dawaj, dawaj. No, co teraz będziesz chciał? A, będziesz teraz rzucić ciepło we mnie samochodem. Okej. Ja ci, Gneju, oddam tym samochodem. Łapaj! Nie pierdol. Nie będziesz nic ładował. Jakiś quick time event. Oj. Straciłem mój miecz. A, bo to były te 7 tych było w intrze. Czyli znaczy, że otworzyli. Responsible. How? What hope do you have against the Destroyer's armies? You are powerless. Then I will fail. And the demons will have carried out your sentence. Very well. You will return to the Earth. But you will be watched. Come forth. Czemu on sadził łapę do lawy? Takie buty. Mój miecz, który mnie zajebali, czy wyjebali z łapy.
O. Tu jest menu bohatera, dobra. Szumując lewy bumper, to jest trigger, to jest bumper, dobra. X, Y to. Użyję jakiejś mocy, dobra, fajna. Przypiszmy. A, u góry mam jakiś klejno, tu będzie chyba do HP. Dobra, to przypiszmy to tu. Dobra, czyli to mi przywróci część zdrowia, fajnie. Tu mam mieczyk. Czyli nic zbyt ciekawego. A to co to jest w ogóle? Zielone, czerwone? Już się dowiem później. Dobra. Czyli jeśli wezmę... Jeśli to nacisnę i nacisnę X, to będzie jakieś odpierdolone combo pojebane. Dobra. Dobre. Pieniądze, zdrowie i gniew. Jest, nareszcie będę mógł dostawać życiu. The council confers with demons now, does it? Since the truce was broken, some demons have fallen from the destroyer's favor. Volgrim is one such outcast. He has long sought an audience with us. How long have I been here? Co jest? Czemu mnie bijesz? Czemu mnie gryziesz? To byłem ja, okej. Looks like our trajectory was a little off. Not so fast, horseman. Let's lay down a few ground rules. Until this is over, you're a dog on a leash. I say bark. You bark, and if I have to kick you, you'd better not bare your teeth. Understand? Or should I teach you to play dead? Good boy. Mogę cię zabić, mogę cię zabić, mogę cię zabić, mogę cię zabić. Dajcie mi go, dajcie mi go. Gdzie jesteś? Gównie. Znajdź demona, jakiegoś tam wulkana. Mogę to ulepszyć? Nie, tym. Ataki, dobra, ale tu, jak tu? Więcej. A te pieniądze będę mógł może w sklepie, to znaczy, powaliłbym się pewnie z God of War'em. Pewnie do tego. O, już nie mogę tego podczas szarży robić. Fajnie, znaczy nie fajnie. O, czyli za rozpierdalanie wszystkiego też są punkty. Dawać mi tamte paściastwa. No nie, bo akurat wiem, że każdy punkt jest na wagę złota w takich gierkach. I akurat... Czy może nie jest tego nie wiadomo jak dużo, ale każdy punkcik się przyda. I jeszcze to szybciej rozpierdalał.
Tam chyba nie doskoczę, ale tu jest jeszcze jeden samochód. Nie ma szans, żebym chyba tam doskoczył. A bynajmniej nie jest to chyba warte aż tyle. Co tam jest? Jeden jakiś kubeł na śmieci. W większości krawędzie, ale jak się tym kurwa chwycić? Chciałbym zrobić takiego perfect jumpa, takiego dalekiego. Nie doskoczę przecież tam. To się spierdolę na sam dół. No. Tu jest takie gówinko, dobra. Tego na dole tam nie ma? Nie, nie ma. Takie łuty. Co to za trup? Zombie. Pewnie ożyje. No. Here comes the welcome party. Hello, 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 przyjaciele me. Jeb ci samochodem. Jebam samochodem. Gdzie jesteście jeszcze? Tu? Jeb! Obudup. Słupki. Hajs. Jest jeszcze ciekawszego? Tak, samochodzik. Bum. Także też mogę, też mogę. Chyba najłatwiej jest tak też wszystkie rzeczy rozwalać. Poczuł jakiś wielki grubas. Przynajmniej pomagać, ziomek. No, HP i trochę czegoś niebieskiego. Aha. Niebieskie to są te punkciki. Dobra. Je winda na dół. Poszła. Gdzie ja jestem? Wyżej, dobra.
Czyli tutaj mogę się dostać z powrotem. Na dole z tego co widziałem nic nie było. Zrób holhagwar. Nie ziomek, dobra. Ty ziomek. Proszę HP. Proszę HP. Też poproszę HP. Ała! To nie było fair. Ale ja chcę trochę więcej hapca. Tam jest skrzynkę. Zielona. Tu nie wiem, czy to da mi życie, czy... A, jak ich potnę, to dostaję dwie dusze. Czy dwa hajsu, to wolę ich ciąć. Dobra, akcja. Zielone. Aha, czyli zielone to tylko HP, dobra. Czyli zielone to tylko HP. Ja dostałem hapca dużo. Przesuwanie obiektów, dobra. Przesuwanie obiektów nie będzie. Nie będzie żadnym ciężkim. Ja bym chciał trochę hapca więcej. Oddaj. Tam nic nie mam więcej do. Do zjebania na przykład. Dobra, tam mu się nic nie stało. Zgaję, ja muszę, tam muszę, dobra. Przesuń. Haj, że to. Mogę to jakoś tym jakoś szybciej jebnąć, jak go to włożę. Dobra, styknie. Rura, dobra, biegnij po niej szybciej. HP mi się trochę przyda. Na upartego. Was już przerobię na hajs. Nawet ciebie. Dobra, mamy hajsu. Tu mi spadł. Nie chciałbym tego. Tu coś jest więcej. Ni. Wyciskamy do góry. Na bok. Na ścianę obok. Tu. Tu. Nic tu więcej w tym pomieszczonku nie ma, chyba nie. Chodź, siul. Powiedzmy, stwierdziłem, że albo to będę musiał rozjebać, albo to spadnie. Jeszcze coś kurwa cięższego. Czy w pizdu takich małych. Czy w pizdu mięsa mielonego. Okej. Zrobię z tego szplachetki. Jakieś. Oj, teraz coś tu przybędzie. Jeszcze coś trudniejszego. Uchwa. LT za pomocą. Już nie mam. Oj, teraz się chyba wkurwił. No, come on. A, żebym się mu wpakował centralnie pod ten. Centralnie pod celownik. Jep, 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 jep. Mam nadzieję, że dasz mi HP. O, dużo HP, dobra, fajno. Nie, bo tych kryształków na HP nie chcę używać. No, tak jak standardowo na przykład w Skyrimie.
Potka. Wezmę, przyda się później. A potem kończy grę z miliardem potek. Coś mi się odblokowało. Nie wiem, czy to było to. Tam widziałem jakieś schody. Wydaje mi się, że to może być przejście dalej. Ale chcę trochę przeeksplorować to pomieszczonko. Czyli znaczy, że dalej. Dobra. Zobaczę, czy czegoś nie pisaliście. Witam Volilo. Witam cię Geret. I na razie Kiwi. Sorry, że tak to rzadko czytam, ale no. Niestety gierki nie mogę dać w mniejszym ekranie i chyba mi się znowu gra ścięła. Znowu program przestał odpowiadać. Czyli nie mogę po prostu alt-tabować za często, żeby sprawdzać wasze komentarze. No niestety to będzie tak wyglądać, że póki nie sprawię sobie drugiego monitora, to na przykład grając w Darksidersa będę czytał komentarze dopiero po save'ach. No niestety, tak to wygląda. Niestety tak to będzie wyglądać. Gdzie jestem? Przed tą walką, kurwa. Nie, dobra, nie przed walką. Nie, bo już myślałem, że przed walką. To mnie trochę zdrażniło. To dobry unik. Szkoda, że nie umiem takich fajnych skoków sam robić. Szarża, no fajna szarża. Jak tam z HP stoimy. Kilku mogę przerobić na HP. Czemu by nie? Tak czy tak hajsu też tam coś dostanę. Skrzynka z życiem, bo to jest zielone, czyli życie. To nie chcę chyba. Czy mam i tak w piździu? Rozdrożę. Aktualnie mimo... Earth years, about a century, long enough for the last breathers to die off. Then, the third kingdom is lost. Przejebane, że mnie 100 lat nie było. Didn't hear you coming. Volgrim. The council finally took me seriously. If so, you're surely not empty-handed, or this shall be the briefest of introductions. Seek the power behind the one called Destroyer. You will find the answers and the font of his power there. Oh, such haste to die. You aren't even a shadow of your former self. You wouldn't last a heartbeat. Besides, the way to the tower is shrouded by demon magics. Even I do not know the way. Who does? Feed my hunger. And I'll feed your curiosity. Serio? Tyle, żem dusz sobie nazbierał i... Thank you.
są skrzynki przynajmniej, dobra. Was będę ciął po prostu, bo potrzebne mi jest jak najwięcej tych dusz. Co za klub. Się kurwił. Jest dupia ode mnie, mate. No, unik miał być, mate. Ej. Ciup, dawaj miecz. Jebci przez gardziel i tyle. Czyli mam teraz HP. Co to za niebieskie gówno? Dobra. Tamta skrzynka. Bo tamta skrzynka to jest skrzynką tamtą. Z HP. Czyli tutaj nie przejdę, bo tu coś mnie nie lubi. Tam mogę na pewno zejść. Tu jest coś zielonego. Czy tam mogę spaść? Nie, ja chcę do góry. Wodną przejdę ewentualnie później. To nie ma tu nic. O ciulu! To będzie niebieskie. Fajnie, będę mieć więcej dusz. Pływanie. Wciśnij, aby zanurkować, aby wypłynąć na górę, aby zrobić poślizg pod wodą. Wciśnij, aby zanurkować, poślizg pod wodą. Artefakt żołnierz. Dobrze, ja na sekundkę zaraz wracam. Dobra, wróciłem, ludzie. Zanieś się w Uldzinowy, aby otrzymać nagrodę. To fajnie, czyli takie znajdźki mi się odświeżają na mapie. O. I są jeszcze jakieś dwie skrzynki poniżej w piętrach. Są jeszcze jakieś dwie skrzynki. Nawet mogę się napierdalać pod wodą. Fajno.
Szybciej, góra. Coś mi tu chodzi. Kruk. A, bo ja mam więcej życia niż wcześniej, dobra. Zobacz, tyle przejebałem tego HP. Ale mi się HP po prostu zwiększyło. Nie, ja was będę na HP przerabiał bardziej. Idziemy na HP. Zanieść duszę. Nie chcę mu zanosić już dusz. No dobra, dobra, zaspokoi ciekawość, ale ja nie chcę. O. Druga skrzynka, ale to jest skrzynka z mapy. Tak, to jest jedna z skrzynek z mapy tutaj. Dobra. To nie, jak tu jest aż tyle skrzynek, jak ja już mam te dusze. O to sorry. Jak tu musi być 500 dusz. Albo blisko 500. Tu gdzieś kruk był. Tu są dwa lub trzy. Dobra, jest życie. Wydupiej. Wydupiej. Nie wiem, gdzieś tam rzuciłem. Ale was dalej na HP będę przerabiał. W zasadzie nie muszę ich na HP przerabiać. Tam była skrzyneczka z HP. No. To co ja robię? Halo. Tu mi coś wyjdzie ciężkiego. No czy to aż takie ciężkie będzie? Blokowanie. Prawy bumper.
Oła! To bolało, grubasie. Jebana menda, gruba. Chyba HP, nie, samo furia. A tak jak mówiłem, tu gdzieś HP było. Kolejna skrzynka z tym. Z hajsem. I jeszcze gdzieś jedna będzie. Gdzieś tam. Gdzie to będzie? Za tym niebieskim gównem. Chyba tylko skrzynkę z życiem. Ile ma chyba w ogóle? Mogę się tego dowiedzieć teraz, w tym momencie. A, tak się mogę tego dowiedzieć, jak kliknę tutaj. No to nie. Mamy całą czaszkę, mamy całego helta, to... To nawet tego nie... Nawet tego nie zbieram. To co? Dajemy mu to. Tu jakoś więcej skrzynek, coś mam za dupą. Tutaj jest jakaś skrzynka gdzieś. U góry chyba. Jak tam się dostać? Ciul to wie. Dobra, dajmy tobie. Beyond the gate, seek out Samael's prison. Once, Samael was close in power to the Dark Prince himself. Some might even say a threat. You will find he is no friend to the Destroyer. Seek me out when you've gathered more souls. I will make it worth your while. On your journey, of certain items that are of particular interest to thee. Artifacts of the Fallen Legion. If you discover any Legion artifacts, bring them to me. I will make it worth your while. O, powala niektórych.
Dobra, czyli większy damage, więcej gniew, a samoczynny gniew, więcej gniewu. Dobra, bym chyba sobie zostawił resztę. Co ja w ogóle kupiłem? Ej. Fajny róg, dobra. Jakoś skilli nie potrzebuję. Tam jest jedna rzecz u góry. Tam się nichuja nie dostanę teraz. Czyli to chyba też nic nie daje. To jest skrzynka z czym? Z życiem? Ta zielone z życia. Mam dużo życia. A mi to jakiegoś skillsa chyba dało. Nie, ma tylko jeden. Ty, tam coś jest u góry. Może kiedyś tam wejdę. Dobra, ciul aktualnie nie da tu. Destroyer, yes. Do we
service we are bound, though enemies we remain. So his enemies we call friend. Pass now, friend. Must bring victory. Must bring freedom. If that was the gate, I can't wait to find out what's behind it. Nie, myślałem, że mam iść za nim, a... Już okazało, że mam iść tu. Zwykle pewnie pełno HP przed wejściem na walkę. Mogę tam wrócić ewentualnie po HP, tak, mogę. Ej! My się tak nie umawialiśmy na takie bicie. Dawaj, HP. Skrzynunia, fajnie. Więcej hajsu. O, no. Też zresztą ciągle to rozwalam. Mogę przecież zrobić tak. O, tak. A coś jeszcze mam? Mam kawałek krzesła. Łap krzesłem. Gin. Oj, nie pluj. Dobra. Zdjętyś. Weź zgin. Te małe mnie drażnią. Tylko kurwa upierdliwe gówno małe. Chyba bym zwiększył sobie damage. Czułby tylko kilka hajsu. I zwiększysz sobie chyba damage broni. Rzecz biorąc pod uwagę, regeneracja tej furii też nie byłaby głupim pomysłem. Mam dużo. Otwierać to. Nie wiem, coś tu może pominąłem. Nie, w zasadzie nic nie pominąłem.
To jest w japsko. No, łap się. Ne. Daj, motherfucker. Dobra, idziemy sobie się tu porozglądać teraz. Bo nic się mnie... A, to fajnie. Cieszę się. Paszę won. Ja tu mam hajs. Tu jest jakiś kryształ. Tu. Tam jest skrzynka. To jest pewne. Może będę mógł się tego jakoś złapać później. Wiem, że w dwójce jest takie coś, czym mogę się łapać. To może w jedynce też jest takie coś, czym będę mógł rzucić i się złapać, albo podskoczyć mocniej. Po prostu wezmę samochód i się cofnę. Tam też jest coś takiego czerwonego. Łapcie. Łapcie. Teraz ty złapiesz mnie. Też takie coś czerwonego. Nie, to chyba nic nie daje. Znaczy są czerwone klejnoty już na pewno i są niebieskie. To może coś mi potem pozwoli rozwalać i czerwone i niebieskie. Takie mam wrażenie. Tu jest na przykład niebieskie coś. Tutaj wisi. A, to nieważne. Nieważne nie było tego. Paszu won. Kneju. No to HP mi się przyda, więc won. Kolejne hajsy. Mistrz broni, to byłoby dobre. Nowa broń też byłaby dobra. Kosa. To też byłoby dobre. Dobra, ale chcę aktualnie ulepszenie broni. Dobra, aktualnie to mi wystarczy. Dobra, mam przypisany. A, czyli dopiero teraz będę bił więcej, okej.
fajnie ten miecz w ogóle wygląda. Mam nadzieję, że to będzie jakoś zauważalne, ten damage, czyli nie zmarnowałem jakoś nie wiadomo jak hajsu. A, bo to był level, to coś, dobra. No to jest zaś to niebieskie gówno, przez które ja się nie przetnę. Tu można w ogóle jakiś fast teleport robić u ciebie, ziomek? Nie, nie ma żadnych teleportów chyba. Czyli tam w zasadzie nic nie było. Mam ten miecz już ulepszony, mam go też na wyższym poziomie. Ten kruk. Ten kruk by mi się przydał. No bum, udało się. Czy tam doskoczę? Nie, tam jest lawa, czyli tam nie doskoczę. Dobra, ale przynajmniej mamy kruka drugiego. Dobra, czyli tam nic nie zrobię, czyli muszę iść tu środkiem. Dobra, jeszcze pół godziny z tej gierki. Do you know what's imprisoned here? There are things even you should fear, horseman. Once you were strong, but now you are weak and you are alone. The destroyer knows of your coming. Even now, he moves his legions against you. Then I'll make this quick. Dawaj. Paciulok. A, ja nie mam tego uderzenia, fucken. Mało życia, mało życia. Ciul, mało życia. To dawaj. Tylko gadasz, gadasz. To było piękne. Dobranoc.
hideous blood-puking gargoyles. The plumbing must be stopped up. Horseman! To leci. Tak, tu nic więcej nie mogę zrobić. Interest in killing you, Samael. The Destroyer is beyond your reach, beyond mine. Has prison made you a coward? Perhaps there is a way, but you will need to get inside the Destroyer's spire. The tower is guarded by four of his chosen. Bring me their hearts, and ask me no questions. My reasons for helping you are my own. Where can I find these guardians? First, seek the Twilight Cathedral, where the Bat Queen Tiamat has gone to roost. The whole of her domain is a blistered inferno. By land, you will never reach it. Find the high ground. With this, and bring me her still beating heart. Tam jest skrzynka. Ja wtedy nie zauważyłem. Łamek gniewu, fajnie. Dlatego tu są tylko odłamki i całe od razu rdzenie. Tu nadal mam tylko jedno miejsce, w które mogę iść. Bo nadal tych niebieskich ciulików... Niebieskich ciulików nadal nie mogę rozjebać. Tam i tak do góry nie wskoczę, podam skrzynkę. No Mendo! Ci jebnę zaraz.
Dobra, kolejni zginęli. Mam czegoś przypadkowo, nie mogę innego wziąć jeszcze. Nie, chyba nie. Kliknąłem przez przypadek B, żeby się puścić, o, tak jak teraz. Co to? Ławiące ziemię. Kurwa, jakie to jest duże. Ej, no. I lecimy w eksplor. Lepsze ciuliki. Czyli koniec tutaj drogi. Jestem jeszcze na grobki.
Co to za wampir? A ziomek. Do kroniki. To znaczy, że mogę się szybko teleportować, czy jak? Długo się level wbija na tych broniach. A takie pane hapeki, dobra. Nie, bo wtedy myślałem, o. Fajnie, ta insygnia taka. Ciulu, wydupiej ode mnie. Eksterminacja po kolei was wszystkich. Dawaj, dawaj HP, nie gadaj. Dawać mi to. Teraz coś, przyjacielu, mam od ciebie dostać. O ile dobrze to zrozumiałem. Wymienię artefakty. Plus 500. Set to już troszkę jest. Gdzieś kruka, żem widział. Ale takim mam HP też trzeba się zadowolić. Albo takim większym. Latającym. Myślałem, że mnie trafi. Bym się zdenerwował. Tam mam lepszy cel. Grubasek. No come on. Już powoli zaczynam bardziej ogarniać walkę przeciw tym grubasom. Dobra, dłuż tym byle kaj. Ile HP? No mamy dużo, więc... W zasadzie jebać. Aż teraz zajebałem kruka to. Może jak nie zapomnę, to będę pamiętał, że tu leży jeszcze HP. O, tam coś wstaje. Cześć, ziomek. Kurczę, jak mnie wystraszył cień w wodzie.
To mi coś daje, że ja tutaj będę starał się kogoś wejść. Pewnie nie. Widzę skrzynkę z hajsem. Cię mogę pewnie otworzyć. A mogę cię nie otwierać. Ej, nie. Fuck. Tam mam iść. Ej, nie chcę jeszcze. I have come for the destroyer. My brother spoke of your coming. But a powerful curse holds me now. I cannot help you. Any curse can be broken. Yes, perhaps. These servants of the Destroyer walk unseen within the realm of shadow. By their blood we are bound. By their blood shall we be free. I can no longer move within the shadow realm. Much of my power has left me. You need not enter it. I will grant you the power to see into the accursed realm for a time. But to what end? What hope have we now against the Destroyer's foul sorcery? Hope will not bring you freedom. A jak się mogę tego pozbyć? Arena w chuj. Kombinacja w powietrzu? Easy. Chcę go trochę obić. Teraz go wystrzelić. Pociąć. Skrzyneczki z HP-kiem. Super, dalej oko. A skrzynka z Furią i skrzynka z HP-kiem, dobra. Dobra, znikło, fajnie, cieszę się. Gdzieś wyrosła jakaś skrzynka z HP, tam.
Ta skrzynka mnie interesuje, bo ma jakiś taki czarny obłok. Aha, kamień życia. Skrzynki powite takim szarym czymś. Za zdrowie, które mi pozostanie, czeka mnie nagroda. Spoko, rozpierdolę ich szybko. Jak najszybciej, dawać mi ich. 50 od razu wyszło? Mucha chyba nigdy nie będzie mieć dość. Dostała już 3 takie silne uderzenia z łapy i nic. Lata mucha po pokoju właśnie. Teraz lata mi przy lampie. Tu jeszcze bardziej wkurwia. Przed monitorem. Muszę sobie rozjebać na biurku. Nie mogę jakoś porządnie machnąć. To mnie aż na hita zciągło? No ej. Dobra, dawaj, nie pokazuj mi tego, nie chcę tego oglądać. Da się jakoś tych kacenek przyspieszyć, bo już to widziałem. Fajnie wychodzą zombiaki, kurwa bella. Szkoda, że nie ma ich więcej tych akurat. I nawet nie będę marnował energii.
No jakie chujstwo! Tylko to chcę jeszcze zrobić, tylko to. Dobra, czyli z początku w zasadzie mam, ja mogę 6 razy tego gówna użyć. Z początku mogę to użyć na te zombiaki. Z tego powodu, iż one dużo biją, bo ich jest dużo. I ja nie umiem z tymi cięższymi jest mi łatwiej się bić. Kurwa cię pierdolne mucho zaraz. Kurwa jebne zaraz, to się nie pozbierasz. Dobra, jest ich mniej więcej dużo. Jebnę tu. Tutaj dotnę. Po prostu one mnie nie mogą uderzyć i gdy mnie nie uderzą, to jest easy. Ja potrzebuję jedno HP sobie wziąć, albo poczekam jeszcze. Jebana mucha. Amen, full HP. Właśnie chodziło mi, żeby mieć jak najwięcej HP na koniec przy okazji. Ale tu i tak mnie już nie będzie, więc to sobie zabiorę, tak dla zasady. Biorę obydwie, tak na wszelki. Idziemy. To fajnie znika. Tu byłem. To jest jakaś skrzynka. Thank you.
No bo będzie mi padł wibrował jak pojebany, no. Łach, 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 łach. Mam nadzieję, że tu nie będziemy ściągać coś. Ale egzekucji easy. Myślę, jak zrozumie mnie to perze, to tym bardziej. Jakieś nietoperki są, są. To jest easy w zasadzie. O, ale jak ten paciulo przychodzi, to już nie będzie to takie easy. Go trzeba rozjebać, to jest pewne. Nie będzie drażnił przez cały czas. No. On się powinien za pięciu liczyć. Na upartego. Miejmy nadzieję, że już go tu nie będę miał. Nie, bo przy nim nie mógłbym jakoś tak normalnie ich sobie niszczyć, bo tamten bym ich dobijał po prostu. Serio? Jak się jednego pozbyłem, tak drugi przychodzi. Liczę na to, że już ten się wielki nie pojawi i za niego może coś więcej dostanę. Ale nie. To nie. Cześć oko. Powinni zrobić na te takie ulepszenia do życia, ulepszenia do tej energii. Powinni zrobić osobne skrzynki. Na przykład czarne. Lub o czerwone. Teraz nie wiem, czy ja nie przypominałem przypadkowo gdzieś jakiegoś życia, czy czegoś. W zasadzie tej hajsu nie, tu jest zielona zwykła. Nie ma tej obramówki takiej czarnej. Co tu trzeba zrobić teraz? Skoku na czas, egzekucja, nie wiem, umiejętnością. Ta mucha mnie zaczyna wpieniać. Mam
zabić 40 typa, no to nie jest nie wiadomo jakie, jakie ciężkie. A tu zrobimy boom. Małe to jest, to się nie opłaca nawet energii tracić. Czemu wy spierdolacie przede mną, ej? Minuta 40, hajsik? Ładnie, 3300 już. Oj! Oj, oczko biedne. Cześć oko. Pa oko. Bierzemy HP. Jakoś rzadko kiedy w których grach się właśnie bawię w bloki takie. Dobra, niech to przyjmie. Niech ja z tego wyjdę. Usunie mi ten wzrok od razu czy nie? Wynośmy się stąd i jeszcze tamtą skrzynkę i tamtą skrzynkę chcę zobaczyć. To będzie w zasadzie koniec. Teraz miałem właśnie save'a to. Są elementy otoczenia, tak? Czy z elementów otoczenia? Nie, aż tak często tymi nie rzucam. Jakaś taka dziwna ta skrzynka. Jakaś czarno-niebieska. Taka ciemna była. Tam coś jest. Ta skrzynka to jest ulepszenie.
Jest rzeczywiście inna. Już drugi odłamek. Jeszcze dwa. Chyba dwa. A, tu standardowo to dziwne coś. Czyli tutaj nie wejdę, okej. Czyli blokują mnie już dwie czerwone rzeczy, takie główne wejścia. Jedna czerwona rzecz taka, przez którą mógłbym chyba dostać jakieś ulepszonko. Tam coś jest. A nie, tam chyba... Chociaż? Chcę spróbować tam sobie podlecieć. Mucha, weź mi stąd, idź. Stoi mi mikrofon tutaj na środku i nie mogę machnąć porządnie. Nie, nie mogę tutaj skoczyć. Tam mamy iść, dobra. Ale ja bym chciał sobie jeszcze tutaj sprawdzić jedno miejsce. Mianowicie, czy można tutaj tak sobie farmić? Chyba można na upartego. A, dostaje się za nich też. Ciągle. Ciągle duszę się dostaje, więc... No i gra mi wyjebała. Dobra, ale kiedy gra mi wyjebała, to znaczy, że mamy skończyć live'a. Więc to będzie koniec. Więc to będzie koniec, można powiedzieć, live'a z Darksidersa na dzisiaj. Cały Darksiders będzie prowadzony jako seria. Ja będę go na lewach kontynuował. Więc idź do archiwum, więc dzięki, że oglądaliście, komentujcie, subskrybujcie i na razie, pa pa.